Panie Prezesie, a gdyby do pana przyszedł ktoś i powiedział, jest taki pomysł, żeby z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczyć 25 milionów złotych dla centralnego biura antykorupcyjnego na zakup odpowiedniego sprzętu, który ma weryfikować, inwigilować, nawet by użyto słowa przestępstwa. Co by pan powiedział? Tak, Tak. Odruchowo. Jak, jak by pan się zachował? Gdyby dostał pan taką nie tyle propozycję, co byłby pan proszony o konsultację w tej sprawie. Odruchowo? Wyleciałby na zbity pysk i bym mu powiedział, żeby zajął się pomocą osobom poszkodowanym przestępstwem. To dziękuję.